Witajcie kolekcjonerzy, dzisiaj przed nami siódmy numer Legend FSO, a w nim FSO Syrena Mikrobus. Auto, no powiem Wam szczerze, mam z nim problem, ponieważ modeli, które tu widzimy, a to sobie omówimy później w szczegółach, jest ładny. Natomiast auto, w momencie, kiedy widziałem go na zdjęciach, no nie poraża, a najlepszym przykładem są zawiasy. Drzwi, które no po prostu jak zawiasy od komórki wyglądają, ale nie to jest tu najważniejsze. Sam pomysł stworzenia takiego mikrobusu, mikro, minivana tak naprawdę, teraz byśmy bardziej powiedzieli, <coughs> był bardzo trafiony. I konstruktorzy mieli naprawdę bardzo ciekawy pomysł. E, miało to auto wypełnić lukę pomiędzy, e, trudno w zasadzie ciężko to powiedzieć, warszawami dostawczymi. Pikapami czy furgonami, które były drogie, a żukami, które były już duże. Czyli idealne auto dla małego przedsiębiorcy, który mógł tym autem wozić towar, mógł zabrać rodzinę nawet do kościoła. Zresztą, jak wiemy, w czasach PRL-u jedno auto służyło do wszystkiego. Teraz nawet sobie nie wyobrażamy, co te auta robiły, łącznie z syrenami, które przewoziły w bagażniku żywe świniaki. No ale takie były czasy. Niestety ten pomysł nie pochwyciły władze PRL-u, które ogólnie mało rzeczy pochwyciły, nie były zbyt górnolotne. No i jeden prototyp z 1960 roku po prostu był i przepadł. Podobnie jak syrena. Sport. A jeżeli chodzi o samolot, no to muszę Wam przyznać, że jestem, jak już wspominałem, naprawdę zadowolony. Bardzo ładny grill, dobrze odzorowany, ładne logo FSO. Logo FSO mamy również na kołpaczkach, trzeba się przyjrzeć, ale faktycznie tam jest. No i rzecz, która się, co prawda, nigdy się do to, bardzo rzadko się zdarzało przy chociażby w kultowych autach, ale tutaj mamy barwne wnętrze i to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli się podobało, to. Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym materiale.